Dzień dobry, kochani. Witajcie w pierwszym filmie w nowym roku. Co prawda pierwszy film już jest wrzucony, ale to jest pierwszy film, który nagrywam w nowym roku. Jest tu ze mną oczywiście kot, mój mały pomocnik. Pokaż się, pokażesz się. Aha. Dobra, więc przejdźmy do rzeczy. Pokażę wam, co zamówiłam, co wszystko rzeczy z promocji. Teraz po świętach sobie kupiłam. I oprócz tego, co tu wam pokażę, to jeszcze tak sobie pomyślałam, że chyba zamówię sobie walizkę. Bo teraz wszędzie promocje są, to akurat może się załapię na jakąś fajną walizkę, bo nie mam takiej dużej. Jak lecieliśmy w tym roku na Malediwy, to w jedną stronę urwali mi jedno kółko, a w drugą stronę drugie kółko, więc zostałam z walizką z dwoma kółkami. I tak musiałam ją wrzucić i teraz może sobie kupię właśnie drugą, jakąś nową. Zaczniemy od Home & You. Zamówiłam sobie dwa takie dozowniki. Kot musi sprawdzić jakość. Podobać się? Może być? Ciera się o mnie. Więc takie dwa dozowniki, biały i czarny. Widzicie, w takim koszyczku one są. I pomyślałam, żeby tutaj sobie przelać mydło i płyn do mycia naczyń, żeby to tak ładnie wyglądało. Co prawda mamy coś takiego, tylko że to mi się spodobało, bo jest w koszyczku i jakoś tak to bardziej ładnie, elegancko, schludnie wygląda. Zobaczymy, czy to będzie nam się sprawdzać, ale no, coś takiego. Postaram wam się wstawić linki tych rzeczy. I to jest takie, nie wiem co to za materiał, ale na pewno można to zbić, więc trzeba uważać. Kolejna rzecz to jest taki talerzyk w kształcie choinki. I on ma tutaj dookoła taką ramkę złotą. No jest Merry Christmas, napisane są choineczki, gwiazdki, śnieżynki. Nie wiem, czy wy to zobaczycie, jak nie, to wam jeszcze zrobię takie zbliżenie i wam to urzucę. Bardzo mi się spodobało. Mam już taki talerzyk w kształcie gwiazdki i właśnie zaraz mam choinkę i będzie to fajnie wyglądać. Korzystałam sobie już z tego na Sylwestra i fajnie to wygląda. Kolejna rzecz to jest kubek, taki w kształcie dyni. Widzicie biało-czarne paski, to jest taki ściągany ten daszek. Można sobie herbatę zaparzyć i zamknąć. Ciekawe, czy to będzie trzymać ciepło dłużej, jak się zamknie, to zobaczymy. Ale tak, wiem, że już jesieni nie ma, ale po prostu chciałam jakiś kubek w kształcie dyni, ale nie mogłam znaleźć albo, no nie wiem, teraz mi się jakoś tak pokazał i bardzo mi się spodobał, więc kupiłam sobie i bardzo mi się podoba. Tu ma złoty taki, o to ma złote, taki korzonek. Też jak nie widać, to wam tu wstawię jakieś zdjęcia bliżej, więc tak bardzo mi się podoba. I tu mam jeszcze jeden kubek, tylko będę musiała go niestety zwrócić, bo przyszedł mi popękany. Ale kubek wygląda tak, to jest taki misio. Jak widzicie, ten kubek jest w ogóle bardzo duży, nie wiem jaką on ma pojemność. Tu jest taka łyżeczka, jest taka tutaj dziurka, do której można wsadzić tą łyżeczkę. Tak to wygląda i właśnie tu jest nosek troszkę obstukany. No i tam jakby nosek był tylko, to jeszcze tak pewnie bym go sobie tutaj pomalowała i bym go zostawiła, ale on jest tutaj pęknięty. I on jest tak, no niedobrze to wygląda. Więc będę musiała go zwrócić albo nie wiem, może wymienię, nie wiem jak to działa, muszę sobie poczytać jeszcze. Ale szkoda, bo mi się podoba, bo jeszcze jakby był, tam sobie zamówiła. Zastanawiałam, czy wam to pokazywać, ale w sumie dzisiaj był kurier i mi to przyniósł, więc wam pokażę. Kupiłam gazetę Vogue Living i bardzo mi się podoba w ogóle ta okładka. To wnętrze bardzo ładne jest. Ja zresztą lubię bardzo oglądać wnętrza, więc sobie wzięłam. Ja też nie kupuję za często gazet, po prostu. A ta gazeta w ogóle jest strasznie droga. Ona kosztowała 16 zł, jakoś teraz podnieśli na 25, więc sporo. I też no, nie kupuję każdej. To mi się bardzo podobała właśnie ta okładka i zobaczymy, co tam w środku jest. Jeszcze jej nie przyglądałam. I mam jeszcze jakieś tam kilka dosłownie tych gazet. I tyle. Kot chyba chce wyjść z pokoju. Nie wiem, czy go słyszycie. Tutaj miał, czy jak zwykle wepchnie mi się do pokoju, bo chcę tutaj pooglądać, co ja tu mam, a potem marudzi, że chce wyjść i nie mogę nagrywać. Pokażę wam najpiękniejsze buty, jakie tylko sobie kupiłam. Przynajmniej według mnie. Bardzo długo na nie polowałam, bo one ciągle były wyprzedane, jak już weszła ta promocja, one są z CCC. Jak wyszła tylko promocja do CCC, to po prostu wszystkie buty zaczęły być wyprzedane i te buty też nagle szybko po prostu poszły i nie było rozmiarów. I sobie tam zaznaczałam maila, podałam, żeby mi przyszło powiadomienie, jak tylko będą dostępne i od razu je kupiłam. Jakoś w środku nocy mi przyszło powiadomienie i je kupiłam. I są bardzo piękne, już wam pokazuję. Wyglądają tak, one są takie beżowo-różowe, taki mają bardzo fajny kolor, ciekawy. Tu mają, widzicie, takie aplikacje. Są bardzo eleganckie, bardzo fajnie to wygląda. Ja już dawno takie buty widziałam i chciałam takie kupić, tylko że przeważnie takie buty są na wysokiej obcasie. I tak się zastanawiałam, kupować czy nie kupować,
Ale potem pomyślałam, że w sumie ja będę chodzić na takich wysokich obcasach. Mam dwie pary szpilek i mi wystarczą czarne i beżowe. I tak pomyślałam, że nie będę kupować kolejnych, bo no, nie będę miała gdzie ich założyć po prostu. I chciałam poszukać czegoś takiego na niższym obcasie. I tak myślałam, żeby jakieś takie czułenka kupić, bo też takie są, jest sporo takich butów. Tylko ten kolor po prostu mnie tak urzekł, ale tu akurat się okazało, że to są baleriny. Tylko to widzicie, na takim obcasie troszeczkę, powiedzmy wyższym, nie wiem ile to może 2 cm ma. I są bardzo wygodne, bardzo fajne. No ale tak jak mówię, one są ciągle wyprzedane i nawet mojej mamie bardzo się podobały i cały czas poluję, żeby je kupić, ale no kurczę, nie ma ich i stacjonarnie też nie wiem, czy w ogóle one będą, bo czasami te rzeczy są tylko i wyłącznie online, a stacjonarnie nie ma. Więc nie wiem, jak to wygląda w sklepach, ale właśnie tak, no po prostu są przepiękne. Dobra, i teraz przejdziemy do mojego ulubionego sklepu, no bo jak inaczej. Tę paczkę HM-u. No i tak, w HM-ie wybrałam sobie, o teraz widzę, że to jest z takim polarkiem w środku, z takim misiem, to będzie cieplutkie. No w każdym razie, taka bluza, sweter, o coś takiego, w takim beżowo-szarym kolorze. Widzicie, z kołnierzykiem, tu jest taki dekolt literę V. Teraz ją sobie zmierzę. Fajnie wygląda, jest taka luźniejsza, jak ja rozmiar wzięłam. No taka oversize'owa chyba będzie. To jest rozmiar S, oczywiście wstawię Wam linki w opisie i to zmierzę i Wam się pokażę, ale właśnie teraz widzę, że to jest z takim misiem w środku, więc fajnie, będzie takie cieplejsze. Zaraz zobaczę, jaki to jest skład. O, i skład tu jest fajny, 80% bawełny i 20% poliester, więc całkiem spoko skład, właściwie nawet bardzo fajny. Ja zaczęłam teraz trochę bardziej patrzeć na składy. No bo jak coś jest całe poliestrowe i codziennie w tym chodzę, to nie wiem, i się człowiek poci i jest zimno, nie dość, że na dworze jest zimno, no bo to w ogóle nie grzeje, to jeszcze się człowiek poci, bo to jest sztuczne, więc staram się patrzeć teraz bardziej na składy, chociaż nie wszystko kupuję takie, wiecie, z lepszym składem, ale, no, ale jednak tak bardziej na to zwracam uwagę niż kiedyś, więc tak, taka bluza na początek. Kolejna rzecz jest bardzo podobna, tyle że jest w kolorze takim biało-kremowym ecru. To jest rozmiar S i tylko to jest już sweterek, jak widzicie, tylko kurczę, troszkę prześwituje. Ciekawe, czy to będzie... Chyba trzeba będzie jakąś bluzkę po spód założyć, żeby nie prześwitowało za bardzo. Ale wygląda właśnie tak. Też jest z kołnierzykiem, z dekoltem w literę V, tylko bardziej jakoś tak jest odkryte, więc zobaczymy, czy to nie będzie za bardzo... za dużo dla mnie. Zobaczymy, zmierzymy sobie zaraz. I tu ma taki, widzicie, z przodu taki, kurczę, warkocz. I na rękawach też jest taki owarkoczyk, z tyłu jest gładki, on taki, więc tak to wygląda, zaraz Wam powiem, jaki to jest skład. Okej, ja to nie wiem, jak ja patrzyłam na skład, bo to jest 100% akryl, więc średnio, ale no zobaczymy, zmierzę sobie jeszcze i się zastanawiam, czy to zostawić. Bardzo mi się podoba taki sweterek, ale no właśnie, nie wiem, zobaczymy, czy to nie będzie prześwitywać, czy nie będzie za duży dekolt, jak ten materiał, zobaczymy. Zamówiłam sobie też apaszkę, bo bardzo mi się spodobał ten wzór. Teraz Wam pokażę. Tak wygląda. Taki kolor beżowy, jest trochę brązu, trochę czarnego. Takie moje kolory oczywiście. Jak to jest zawiązane? Dobra, tylko tu jest napisane 50% poliestru z odzysku, a co z drugim 50%? Nie wiem. O, tu jest jeszcze metka. I to jest tak, 80×80 rozmiar, 100% poliester, to nie wiem, o co chodziło, że 50% z recyklingu, a 50 nie? Może tak. W każdym razie, zaraz Wam pokażę dokładnie, jak ona wygląda. O, duża jest, fajna. O, taka, jak widzicie, to są znaki Zodiaku. Fajnie to wygląda, są te znaczki. Tu jest każdy napisany, o, widzicie. Po angielsku, super to wygląda, bardzo mi się podoba. Mam w ogóle dużo pomysłów, jak nosić taką łapaszkę. Bo to też niekoniecznie trzeba tylko i wyłącznie na szyi nosić, można też inaczej sobie ją założyć, to Wam pokażę może w którymś filmie. I na szyi też można na wiele sposobów wiązać, więc to naprawdę fajny taki dodatek. Zawsze coś takiego innego, jak nawet, nawet jak się ma jakiś taki zwykły, na przykład cały czarny strój, albo biały, albo jakiś taki, wiecie, basicowy powiedzmy. Bez żadnego elementu takiego wyróżniającego się, to można dodać taką łapaszkę i naprawdę będzie już taki cały strój dopasowany i taki dopełniony. Dwie ostatnie rzeczy, to tak, mamy
Rejs 100 wzięłam rozmiar M na L, bo teraz esek nie biorę, bo one przeważnie są bardzo krótkie i jak je naciągnę, to mogę je rozerwać. Zresztą też mam jeszcze trochę brzuch po ciąży, więc sobie biorę zawsze troszkę większe, albo M-kę, albo właśnie L-kę. I dobra, otworzę Wam i pokażę. To nie wiedziałam, że one takie są. Tu na górze są czarne, takie cienkie. To trochę słabo, można to porwać. To tego nie wiedziałam. No ale może tu mi się, jak to jest większy rozmiar, to może nic z tym się nie stanie. No ale w każdym razie chodziło o te nogawki, które myślałam, że całe takie są, no ale dobra. Takie błyszczące, szary, taki błyszczący, srebrny. Mieniący się, mam taką sukienkę. Wam pokazywałam w filmie z córkami na Sylwestra. To mam właśnie identyczny kolor tak naprawdę i one się tak fajnie mienią. Później sobie jeszcze je zmierzymy. No fajnie wyglądają, ale myślałam, że ta góra też będzie taka sama jak nogawki, a tu są czarne. Się okazało, że jest czarne, no ale dobra. No i ostatnie to są skarpetki. Taki zestaw sobie wzięłam, tu jest 10 sztuk. 39x41, zwykle biorę właśnie te większe, bo ja mam rozmiar tak 38-39 zwykle butów, ale jak wezmę te mniejsze skarpety, to zawsze są za ciasne, więc biorę trochę większe. No i tu mamy, widzicie, moją kolorystykę ulubioną. Są białe, jakieś takie kremowe, beżowe, brązowe i do takich ciemniejszych brązowych. No więc takie sobie skarpetki wzięłam. Tak, to by było na tyle. Więcej rzeczy nie zamówiłam. Właśnie mówiłam, jeszcze chcę sobie zamówić tą walizkę. Muszę coś poszukać. I poluję jeszcze na taki pasek na Zalando, ale coś cały czas jest wyprzedany, a jak weszły te promocje, to już w ogóle wszystkie prawie rozmiary się wyprzedały i tylko ciągle sobie zaznaczam, żeby na maila mi przyszło powiadomienie i jak mi przychodzi i wchodzę na stronę, to go nie ma, więc nie wiem, ludzie tak szybko to wykupują. Jak mi się uda, to go kupię i Wam pokażę pewnie. No i tyle. W sumie nie mam więcej planów jakichś zakupowych. Właśnie chcę tą walizkę i ten pasek bym bardzo chciała kupić. Dajcie znać, czy coś kupujecie sobie na promocjach, czy nie. Ja właśnie tak staram się iść w minimalizm, kiedyś kupowałam dużo więcej i miałam po prostu pełno rzeczy, nie miałam się w co ubrać, a teraz tak bardziej przemyślane te zakupy robię. Też zaczęłam patrzeć na składy, chociaż no, tak jak mówię, ten sweterek to tak nie bardzo. I ta paszka też. No ale wiecie, tak też nie idę zero-jedynkowa, że teraz nagle tylko i wyłącznie kupuję dobre składy, dobre rzeczy składowo. Tylko no, tak wiecie też, jak coś mi się podoba, to kupuję, ale też się zastanawiam nad tym, czy faktycznie będę w tym chodzić i się zastanawiam, próbuję sobie ułożyć w głowie jakieś tam stylówki, co do czego mogę na przykład taką konkretną rzecz założyć, ile razy to założę i tak dalej, czy faktycznie będę to nosić, a nie żeby to nie leżało po prostu w szafie, bo bez sensu. Miałam kiedyś sporo właśnie rzeczy, które no, podobały mi się, na pewno będę kiedyś nosić i na przykład leżało tak latami i nie nosiłam tego ani razu, albo kilka razy tylko założyłam i bez sensu tak trzymać takie rzeczy, przynajmniej według mnie. No i teraz właśnie tak trochę bardziej przemyślane te zakupy robię i trochę mniej kupuję. Dajcie znać, czy coś kupujecie, czy nie. I co Wam się najbardziej tu podobało? Mi chyba te buty się najbardziej podobają, są po prostu cudne. Dzięki za oglądanie. Buziaki.